witam przy drodze do mojego domu. Jest to droga, jak widać, tutaj za mną, nieutwardzona, którą można nazwać drogą polną. To wysypane tutaj troszkę kamieni, tłucznia, zostało niedawno wysypane przez tutejszą gminę, dlatego że ta droga była po prostu cała zryta z powodu takiego, że wielki samochód dostawczy, który przywiózł mi 20 ton piasku, po prostu się zakopał w tej glebie tutaj, która jest czystą gliną. A było to po dwóch dniach deszczu, w związku z czym trzeba było zamawiać, wołać, sprowadzać wielki taki ciągnik, ogromny. Uczestniczyłam przy tym wszystkim oczywiście, żeby go wyciągnąć i on miał wielkie trudności, żeby wyciągnąć. Ten ciągnik wyciągając właściwie z mojej posesji, ale również i tutaj, tutaj jest brama wjazdowa do mojej posesji, zakopał się sam tutaj, zrobił takie dziury głębokie, że ja wchodząc nogą do tej dziury, prawie do kolana miałam nogę schowaną w tej dziurze, więc to jest glina. Dzisiaj już nie chcę opowiadać o tych sprawach dotyczących jakości tej drogi, bo umieściłam to w poprzednim reportażu. Natomiast dzisiaj chciałabym tak naprawdę opowiedzieć całą moją drogę przez tutejszy urząd gminny, aby tą drogę uzyskać, czyli żeby ta droga została w sposób właściwy zrobiona. Dlatego że drogę tę, właściwie drogi tej nigdy nie robiono, w żaden sposób, nigdy w życiu, jak po wojnie, tej drogi nigdy gmina w żaden sposób nie robiła, nie naprawiała, nie wykładała jej niczym, nie wysypywała, po prostu była to dzika taka droga polna. Ona miała zawsze, była zawsze problematyczna, tutaj zawsze były bardzo duże, głębokie, takie błotniste odcinki, przez które nie można było w żaden sposób przejechać. Ale zacznę od początku. Początek był taki, że ta droga należała kiedyś do dziedzica, do rodziny Morzyckich, którzy w wyniku reformy rolnej zostali pozbawieni całej swojej własności ziemskiej. To byli ziemianie. I ich ziemia została podzielona na małe gospodarstwa i rozdzielona między chłopów. Generalnie chłopów pańszczyźnianych, tych z czworaków, którzy pracowali dla Morzyckich. Ta droga była szeroka na 13 metrów. Od mojej bramy, czyli jeszcze w lewo, tu jest jakieś 3-4 metry, w tamtą stronę 13 metrów szerokości. Ona była cała wybrukowana wtedy, przed wojną. Nie wiem, czy po wojnie, pewnie chyba też przez jakiś czas. Ale ponieważ już ta ziemia należała tutaj w okolicy, te pola do chłopów, więc oni zaczęli po tej drodze jeździć. Wcześniej ta droga, tą drogą mógł jeździć tylko dziedzic, czyli tylko jego rodzina, bo właśnie okazuje się dzisiaj dlaczego. Ponieważ ta droga jest, w ogóle ten cały tutaj teren jest gliną. Do bardzo głębokiego poziomu jest to glina. I glina ma to do siebie, jak już wcześniej w poprzednim reportażu wyjaśniałam, że jak jest bardzo sucho, to ona jest twarda jak kamień. Natomiast jak przyjdą mokre dni, przyjdą deszcze, przyjdą roztopy jesienne, zimowe, wiosenne,
to ona staje się grzęzawiskiem. I nikt przez to nie, ani nie przejdzie, ani nie przejedzie. Więc to uzasadnia, dlaczego tą drogą nie mógł nikt chodzić, ani jeździć. No chodzić to pewnie mógł, ale jeździć. Dlatego, że te kamienie, ten bruk nie wytrzymałby długo. Co się zresztą później stało, bo jak już chłopi zaczęli tę ziemię uprawiać tutaj i jeździć swoimi furmankami, nie wiem, potem maszynami różnymi, do dzisiaj ten sprzęt się coraz cięższy robi, bo w tej chwili tutaj wszędzie w okolicy, dookoła tego mojej posesji jest kukurydza, więc tutaj najcięższy sprzęt przyjeżdża, żeby tą kukurydzę zbierać i wywozić, więc jakakolwiek droga by nie była, jakikolwiek kamień by nie był wysypany, do czego wrócę za chwilę, to po prostu zostanie pochłonięty przez tą glinę. Wszystko wsiąka w tą glinę, tonie w niej, kiedy przychodzą mokre dni. I gmina jest, do tej pory była bardzo głucha na te moje wyjaśnienia. Proszę zobaczyć, droga polna. W zeszłym roku, dokładnie na tym odcinku, został wysypany tłuczeń. Po tym tłuczniu już nie ma śladu. Jest to dowód na to, że tu wszystko wsiąka. Od poprzednich właścicieli wiem, że wysypywali na tą drogę wszystkie możliwe kamienie, które zebrali z pola, bo te pola kiedyś do tego gospodarstwa należały. Teraz już nie, teraz należą do kogoś innego. I te kamienie z pola, gruzy, cokolwiek, jakiekolwiek mieli kamienie, to rzucali tutaj na tą drogę. I to wszystko zostało pochłonięte przez tą glinę. Ja rok, półtora roku temu też wysypywałam gruz, ponieważ miałam dużo gruzu, posadzkę mi całą kuto w moim budynku gospodarczym, to jest 200 metrów kwadratowych i sporo z tego gruzu, grube, duże kawały poszły na tą drogę, żeby tu można było przejechać, ponieważ nie mogłam uzyskać tej drogi od gminy. Cały czas do teraz właściwie walczę o tą drogę. I te gruzy zniknęły, nie ma, pochłonięte, nie ma śladu po nich. Natomiast, żeby wrócić teraz do drogi, jaką przeszłam, to zaczęło się to w roku 18, dokładnie 10 maja, dokładnie dzień po tym, jak podpisałam akt własności na to gospodarstwo. Natychmiast pojechałam do gminy, żeby o tą drogę się starać, ponieważ wiedziałam, że ona jest bardzo problematyczna i wiedziałam o tym, o jej stanie i historii od poprzednich właścicieli. Więc poszłam do gminy, poszłam do właściwego pokoju, a mianowicie 17A, gdzie mogłam złożyć, no zamierzałam w każdym razie złożyć podanie, taki wniosek o to, by tą drogę zrobiono. Ta droga faktycznie, tak jak powiedziałam, ma 13 metrów, ale rolnicy w międzyczasie ją coraz bardziej zawężali sobie, że tak powiem, coraz więcej siali tych swoich upraw. I faktycznie zostało z 13 metrów, jak widać, nie wiem, ze 3 metry szerokości, więc 10 metrów zniknęło pod uprawami. Jak widać, uprawy po lewej, po prawej stronie, to są uprawy jednego właściciela, tego, który odkupił te pola od poprzednich właścicieli tutaj tego gospodarstwa. I on coraz bardziej zawężał tą drogę, coraz bliżej sobie siał. W każdym razie, no 10 metrów
pasa tego całego, tej drogi jest pod kukurydzą. Ten pas, ta droga jest, należy do gminy. To jest gminny teren. Złożyłam podanie 10 maja, tutaj jest moje podanie, oto do burmistrza Chodcza. Proszę posłuchać. Zwracam się z prośbą o wytyczenie drogi numer 956 łamane przez DR na działce numer 33 łamane przez 1. To jest ta właśnie droga, która ma taki numer w Brzyszewie. Proszę również o utwardzenie jej. Działkę tą nabyłam 10 maja 2018 roku i jest to jedyna droga dojazdowa do mojej posesji, działki numer 34,4, czy łamane przez 4. Na chwilę obecną jest ona w większej części zaorana przez sąsiada i nieprzejezdna, szczególnie w czasie deszczu. W związku z tym wnoszę o uregulowanie i naprawienie tej sytuacji. Podpisane z poważaniem i załącznik, wyrys z mapy ewidencyjnej, który nadal tutaj jest, proszę. I zaznaczona ta droga, która to jest, wszystko jest jak należy. 17 lipca podjęto decyzję, tutaj jest odpowiedź, podjęto decyzję. Nawiązując do pisma w sprawie o wytyczenie drogi numer 956 łamane przez DR na działce numer 33 łamane przez 1 w Brzyszewie, uprzejmie informuję, iż przedmiotową sprawą zajęła się Komisja Rolna i Infrastruktury Technicznej na posiedzeniu w miesiącu lipcu bieżącego roku, czyli 18 roku. Zaznaczam, że dzisiaj mamy 2021 rok, jest ostatni dzień września. Ponadto, w wyniku analizy przedmiotowej prośby, Komisja Rady Miejskiej wskazuje, iż powyższą sprawą zajmie się po dokonaniu wizji lokalnej w terenie oraz po dokonanych zbiorach upraw na działkach przylegających do wskazanej drogi. Ponadto wskazać należy, iż droga ta zostanie wyrównana równiarką oraz zostanie wystosowany apel do sąsiadów o nienaruszanie granic drogi według mapy. Według mapy ta droga ma 13 metrów szerokości. To jest pierwsza rzecz. Ja o to nie zabiegam. Zabiegam tylko o to, żeby mieć dojazd do mojej posiadłości, mojej posesji. Zabiegam od 18 roku, od 10 maja. W tej sprawie byłam wielokrotnie w gminie. Wielokrotnie o to dzwoniłam do właśnie osoby, która z urzędu zajmuje się sprawami dróg. Czyli w pokoju 17A jest to pani Agata Drzewicka, jak dobrze pamiętam. W każdym razie pani Agata. Moja prośba w końcu znalazła jakiś finał, bo ta prośba i ta odpowiedź, one zupełnie zniknęły. Nie było śladu w systemie, że ktokolwiek zlecił zrobienie tej drogi. Nigdy nie zostało to, co tutaj napisane w odpowiedzi, nie zostało zrobione. Nigdy tutaj żadna równiarka nie wyrównywała niczego. No już nie mówiąc o tym, że ja prosiłam również o utwardzenie tej drogi. Droga do siedliska domowego, gdzie mieszka człowiek, musi być utwardzona. To nie może być droga polna, szczególnie glina, gdzie nie ma przejazdu w czasie deszczu, bo nie ma. Ja już tutaj byłam wielokrotnie uwięziona w tym domu podczas właśnie deszczy i wiosennych roztopów w zeszłym roku. To samo
dotyczy mojej lokatorki, która tutaj mieszkała, podczas gdy ja jeszcze mieszkałam w Anglii. Więc myślę sobie, ona tutaj mieszkała, żeby zaopiekować się, żeby ktoś tutaj mieszkał po prostu. I ona, będąc małym dzieckiem, chodzącym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, nie mogła niejednokrotnie wrócić do domu. Musiała samochód zostawiać tam, 200 metrów stąd. No tak myślę, to nigdy nie mierzyłam tego, ale około 200 metrów do szosy. Na szosie zostawiała, bo tam jest asfalt. I szła tutaj pieszo, jakoś, nie wiem, brodząc w tym błocie. I żeby w ogóle dojść do domu, żeby mieć gdzie spać. I tak się zdarzało wielokrotnie. Ja o tym mówiłam w gminie. Cały czas zwracałam na to uwagę i nie mogłam nigdzie uzyskać jakiejkolwiek reakcji. Ci ludzie po prostu byli głusi. Oni słuchali jednym uchem, drugim wypuszczali, a w międzyczasie cały czas ich umysł pracował, co tu powiedzieć, żeby jakoś tam, że tak powiem, sprawę oddalić albo pozbyć się pani. Bo co nam tu będzie głowę zawracać? Ona w końcu mieszka za granicą, co nas to obchodzi? Tak, ja mieszkałam za granicą, ale mieszkała tu młoda kobieta z dzieckiem. I obojętnie, czy ktoś tu mieszka, czy nie mieszka, to jest to dom mieszkalny. To nie jest dom letniskowy, to jest dom mieszkalny, gdzie mieszka ktoś cały rok. W związku z tym, kiedy składałam to pismo, miałam jeszcze taką przykrą sytuację, przykry incydent, że pani w tym pokoju 17A, nie ta, która się zajmuje drogami, bo jej wtedy nie było, tylko druga, po prostu nie chciała w żaden sposób przyjąć tego pisma. Mało tego, nawet nie tego pisma, tylko w ogóle nie chciała ze mną rozmawiać, bo ona była bardzo zajęta i miała 11 jakichś tam, jeszcze pamiętam tą liczbę, jakichś tam wniosków do, nie wiem, do wpisania do systemu, o ile dobrze pamiętam. I ona była bardzo sfrustrowana i tak naprawdę w sposób bardzo niegrzeczny i arogancki wyprosiła mnie z biura, że ona nie ma dla mnie czasu. Fakt, że to nie jest jej działka, w sensie ona się drogami nie zajmuje, ale prosiłam, żeby tylko mi dała jakiś wniosek, który ja wypełnię i tylko jej złożę, że no, zajmie to ile? No, parę minut, prawda? Nie chciała słuchać, wyrzuciła mnie, więc poszłam skargę złożyć, bo jeszcze nigdy nie byłam w ten sposób potraktowana. Postanowiłam złożyć skargę, poszłam do burmistrza. Burmistrza nie było, ale pani sekretarka burmistrza bardzo mi pomogła, no, chciała załagodzić sytuację, więc starała się jak mogła, bardzo miła pani. Zaprowadziła mnie do jakiegoś innego pokoju, takiego sekretariatu ogólnego i tam pomagając mi właśnie napisałam to pismo. I to pismo było do burmistrza, odpowiedź nie jest od burmistrza, tylko jest od przewodniczącej Rady Miasta, pani Anny Twardowskiej. Co też jest bardzo ciekawą sytuacją, że to pismo nawet do burmistrza nie trafiło, bo tu nie ma jego żadnej parawki, nic. Więc mógł nie wiedzieć, że jest takie pismo, że ktoś składa, prosi o drogę. Chcę w to wierzyć. Chociaż później, w zeszłym roku, kiedy już ta sytuacja, w zeszłym roku, czyli w 2020, dwa lata później, wciąż droga nie była zrobiona. W końcu, kiedy przyjechałam tutaj, poszłam do Chodcza, poszłam do urzędu,
do tego sławnego pokoju 17A, zapytać, co się dzieje z tą drogą. Ja już 2 lata wcześniej składałam o nią wniosek. Pani Agata sprawdziła w systemie i powiedziała, nie ma takiego zgłoszenia do zrobienia takiej drogi. I to było po prostu dla mnie absolutnie nie do przyjęcia. Poszłam do burmistrza. Burmistrz mnie przyjął, nie powiem grzecznie, ale jego słuchanie było takie, jak się słucha kogoś, kto nudzi po prostu. Coś zapisywał z tego, co ja mówiłam, ale nie bardzo był zainteresowany. Mówiłam o tym, że potrzebny tu jest rów, żeby ta woda miała dokąd spływać. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, musi być dobrze droga utwardzona i na to musi przyjść asfalt. To on stwierdził, nie, asfalt jest wykluczony, bo to jest za drogo. To jest taka droga tylko tam do jednego gospodarstwa. To jest za drogo, to nie. Dobrze. Niech będzie jakakolwiek, byleby była dobrze utwardzona, żebym ja mogła przejeżdżać bez tonięcia w błocie. I proszę Was, proszę Państwa, moi mili, nigdy żadnej reakcji nie było. Nigdy ten wniosek ustny wtedy do niego nie dostał się do systemu. Nikt nie wpisał do systemu, że ja przychodzę ubiegać się o drogę, która jest w czasie deszczu, w czasie roztopów, kompletnie nieprzejezdna, bo to jest glina i wszystko w niej tonie, łącznie z samochodem i z człowiekiem. Po prostu nie da się inaczej. Nie da się przejść ani przejechać. Więc burmistrz też mnie po prostu zignorował. Przykro mi, ale nie chciałabym tego mówić, bo jest to bardzo miły człowiek, bardzo przystojny młody mężczyzna, ale no niestety zignorował mnie totalnie. Potem, zanim wyjechałam, jeszcze powróciłam do Anglii, z której przyjechałam na te 3 tygodnie, zanim wyjechałam, poszłam sprawdzić, czy na pewno mi tą drogę zrobią, bo przecież byłam u samego burmistrza, to nie może być tak, że to zostało zignorowane. Okazało się, że zostało i nie było nic wpisane. Więc po prostu zaczęłam nalegać bardzo usilnie do pani Agaty, żeby wpisała mi tą drogę, że ta droga jest nieprzejezdna, że ona musi być zrobiona. I ponieważ było to w jej gestii, ona to zrobiła, wpisała i bardzo z nią szczerze rozmawiałam i bardzo ją prosiłam, żeby zrobiła wszystko, żeby ta droga została naprawiona, zanim ja przyjadę we wrześniu, bo planowałam na wrzesień przyjazd. I ona mi obiecała solennie, że tak zrobi. I muszę Wam powiedzieć, że to jedyna osoba, która rzeczywiście coś zrobiła. Tak nalegała na prezesa tej gospodarki komunalnej, zakład gospodarki komunalnej. On jest prezesem, pan Grzybowski, Henryk, tak na niego nalegała, tak do niego wydzwaniała, że w końcu przyjechał i zrobił. Ale zrobił co? Zrobił połowę drogi, nie zrobił całej do końca tutaj do tego. Ja mam tutaj 2 wejścia, wjazdy i nie zrobił mi do drugiego wjazdu, ani do pierwszego. Zrobił tylko jakieś 7 metrów, gdzieś do 10 metrów od wjazdu. Tam wysypał. Wysypał to tam ileś tego, nie wiem, kamienia drobnego, bo dzisiaj już nie ma po nim śladu. Rok minął. Więc wysypał tylko tam, przyszedł tu, zobaczył, bo była wtedy pora sucha, dosyć sucho było. Przyszedł, zobaczył, o tu nie potrzeba, tu jest dobra droga. Tamta droga już była bardzo dziurawa, bardzo wyboista, a tu jeszcze takich dziur nie było. Mniejsze były, więc on to zignorował, stwierdził, że tu nie potrzeba, tu jest przejazd. Pomimo tego, że ja podkreślałam wielokrotnie, że ta droga jest nieprzejezdna, co tutaj też jest w tym moim wniosku pierwszym, który składałam w 2018 roku do burmistrza. Nikt nie słucha. To są ludzie, którzy nie słyszą, co się do nich mówi.
oni słuchają swoich odpowiedzi, które zaraz za chwilę będą mi podawać, ale nie słyszą, co ja do nich mówię. W związku z czym znów w tym od tego roku, po zimowych perypetiach, braku przejazdu przez długi czas, nie mogłam w ogóle przejechać tutaj, zaczęłam chodzić znów do gminy, o tą drogę. I znów nadal nic. Nie wiedziałam, co mam robić, ale szczęśliwym trafem zamówiłam piasek ze żwirowni i ten piasek przyjechał na wielkim samochodzie, który sam waży 17 ton, wiem to od kierowcy, i przywiózł mi 22 razy po 20 ton piachu. I co się stało? Pierwszy raz jakoś przejechał, jakoś, jeszcze, już ta droga była naruszona, bo już było po 2 dniach deszczu, więc ona już się ślizgała, on się ślizgał już w wielu miejscach, ale za drugim razem to już się zakopał kompletnie i nie mógł wyjechać. Dlatego wysypał mi piasek w połowie drogi, na moim terenie. Nie oczekuję, że ktoś mi zrobi tutaj drogę wewnętrzną, bo nie o to, że nie w tym rzecz, ale żeby go wyciągnąć, musiał przyjechać wielki ciągnik. Ten ciągnik wyciągał go tutaj, w tą stronę, i sam się tutaj tak zakopał głęboko, jak mówiłam na początku, że ja miałam nogę prawie do kolana, jak weszłam do tej dziury, do tych dziur, które sam ciągnik wykopał kołami. Taka jest tutaj glina. Ona po prostu jest bardzo łatwa do wykopania, do zakopania się, dlatego że taka jest natura gliny. Więc znów postanowiłam pójść, zrobiłam zdjęcia, postanowiłam pójść już teraz na całego i stwierdziłam, że nie ma mowy, bo tak, poprzez to, że tutaj się zakopał ten wielki ciężarowy samochód, cała tutaj droga była zryta, aż tam. Tam to przejechał właściwie, ale też już zostawił kolejny, bo to już była glina mokra, z wodą, po prostu podeszło to wszystko wodą. I już mi zrobił kolejny, przez które ja już bym nie przejechała, mając samochód z niskim podwoziem. I stwierdziłam, że to jest dobrze, że tak się stało, bo teraz to już mi zrobią tą drogę w końcu, bo zobaczą, jaki to jest teren, jaka to jest glina, że tu naprawdę jest droga nieprzejezdna. Po 2 dniach deszczu już miałam problem z przejechaniem. Przyjechał. No, zrobiłam raban, zadzwoniłam, poszłam, przyjechał prezes. W końcu został zmuszony przez tą niegrzeczną panią, która mnie kiedyś wyprosiła z pokoju. To tym razem mi jakby poszła w sukurs i zmusiła tego prezesa poprzez wydzwanianie do niego i jakieś tam naciski, żeby tu przyjechał i zobaczył, żeby zrobił wizję lokalną, jak ta droga wygląda, bo jest nieprzejezdna, ja nie mogę wyjechać z domu. W końcu przyjechał, popatrzył i mówi, no tak, tą drogę trzeba całą zrobić. Pytam, czemu nie zrobił w zeszłym roku całej? No bo tu nie było trzeba, tu nie wyglądało, że tu trzeba. No nie wyglądało, bo była pora sucha, a teraz jest pora mokra i już glina pokazuje swoje możliwości, prawda? Już ja nie mogę jechać. Ale on wszystko bagatelizował. No niestety taką ma rolę wyznaczoną przez urząd. Więc bagatelizował. Ja nie dałam sobie mówić, ale ponieważ to już zostało wpisane jako droga do zrobienia, on musiał to zrobić. I co zrobił?
następne prawie 2 tygodnie czekałam. Po tygodniu zaczęłam znów dzwonić, co się dzieje. Miał zrobić i nie zrobił i ja nadal mam tutaj, już było sucho. Bo on stwierdził, że to musi najpierw wysnąć, bo tu było tyle wody w tych dziurach, ta woda stała i tak dalej. Stwierdził, że trzeba poczekać, aż to przeschnie i dopiero wtedy on przyjedzie i zrobi. Więc tydzień minął, po tych deszczach już droga trochę przeschła, a on nic. Dzwonię do biura, do tego pokoju 17a, no to owszem, pani mówi, no co ja zrobię? Aha, nie chciała nawet ze mną rozmawiać, bo była zajęta. Więc ta druga pani mówi, że nie może mnie połączyć, nie może oddać jej słuchawki, bo ona ma jakąś petentkę, z którą wypełnia jakiś wniosek i ona nie poda słuchawki. Więc też było to dla mnie bardzo dziwne i bardzo nienormalne, żeby w ten sposób postąpić, żeby nie podać mi słuchawki. Tym bardziej, że to był drugi raz, ja już dzwoniłam do tej pani tego dnia, bo pierwszy raz jej nie było, była w terenie. A sprawa jest bardzo ważna, bardzo poważna, bo to jest droga nieprzejezdna. Była cała, kompletnie zryta. Tutaj, na tym odcinku, koło mojego domu. I co się stało? W końcu wysłałam maila, bo kompletnie byłam dalej ignorowana. Wysłałam maila do tej pani, która się zajmuje drogami. W ogóle do tego pokoju tak naprawdę, bo on trafił do tej drugiej pani, tej mniej uprzejmej. I w tym mailu zaznaczyłam, że ta droga ma być zrobiona, ona wygląda jak wygląda, dołączyłam zdjęcia tej drogi i jak zobaczyli, że pod bramą jest, w ogóle przez bramę nie można przejechać, bo tutaj były kompletnie zryta droga, kompletnie, z wielkimi kolejnami, tutaj też, tu po tym ciągniku, po prostu te zdjęcia wołały o pomstę do nieba. I jak zobaczyły te zdjęcia, to już się wystraszyły. To już zrozumiały, że tutaj się nie da w żaden sposób ukryć tego. I zaczęła ta pani ścigać pana prezesa, żeby jednak przyjechał i tu zrobił. No i 2 tygodnie później, od momentu, gdy to się wydarzyło dopiero, on łaskawie przyjechał i wysypał tutaj na tym odcinku, stąd do tej drugiej bramy mojej, trochę tłucznia. W większości jest to pył, jak widać, taki piaseczek. Nie do końca nie wystarczyło tego w ogóle, było za mało. Powinno być co najmniej 2 razy tyle, ale też tego tłucznia to jest troszkę, jak widać, miejscami. Tam to już w ogóle nie ma. Tutaj też to wszystko jest kpina. Jak ja to zobaczyłam, to no, zagotowało się we mnie. Rzecz wróciła następnym mailem do nich, ale już teraz bezpośrednio do burmistrza. Zrobiłam reportaż o tym właśnie, jak ta droga została zrobiona. Pokazałam wszystkie szczegóły. Teraz ona jeszcze gorzej wygląda, jeszcze mniej, że tak powiem, właściwie niż wcześniej, bo już tutaj parę ciągników przejechało w tej i we w te. Tutaj tu są pola, tu są same pola, więc tutaj tylko maszyny rolnicze jeżdżą, no i mój jeden samochód. I napisałam tego maila, dołączyłam linka do mojego reportażu. W tym reportażu wyjaśniłam właśnie, w tym poprzednim odcinku wyjaśniłam, pokazałam, jak ta droga wygląda. Zresztą za chwilę też tą drogę teraz pokażę, jak ona wygląda w tym, że tak powiem, następnym odsłonięciu. Dzisiaj jest czwartek, 2 dni po mojej wizycie u burmistrza i u pani, Anny, Twardowskiej, przewodniczącej rady.
o czym jeszcze za chwilę. I jest to dosłownie tydzień po wysypaniu tego. I muszę powiedzieć, że jestem tak zawiedziona, jak nigdy nie byłam. Poszłam we wtorek, dwa dni temu, do pani właśnie, Anny Twardowskiej, z tym pismem z 18 roku. Ona mówi, że ona pamiętała to pismo, tak, że ona pamiętała, że tutaj tak, że pamiętała, że ja złożyłam takie pismo. Ale i pytała, czy było zrobione. Ja mówię, nic. Do zeszłego września, kiedy się wzięłam za sprawę i zaczęłam naprawdę bardzo już tupać nogą. I w pokoju 17, a w końcu usłyszano te moje tupanie i no, przynajmniej tą część mi wysypał. To przynajmniej ta była przejezdna. Do teraz. Teraz już nie będzie przejezdna, niech tylko deszcze spadną mocniejsze. Bo już jest sama glina na wierzchu i to już jest trzęsawisko. Zresztą zeszłej jesieni i zimy już ta droga była trzęsawiskiem pod spodem, pod tą warstwą kamieni, bo jak się już jechało nią, to się czuło, jakby się jechało po poduszce z wodą pod spodem, tak jak po łóżku wodnym. Ona już pracowała, już te kamienie tonęły. I one będą tonąć za każdym razem. Więc pani mi powiedziała, że 7 października, czyli za 9 dni, od dzisiaj, już za tydzień, bo dzisiaj jest czwartek i w przyszły czwartek, zbiera się komisja, która będzie rozpatrywać różne sprawy i ona to dołączy, ale nie daje gwarancji, że w ogóle będzie wystarczająca ilość czasu na tej komisji, że będzie mogła to przedstawić, że może w ogóle nie będzie czasu na to. Więc pomimo tego, że była bardzo miła i bardzo sympatyczna, to jednak nie dawała mi żadnych gwarancji na nic. No, nie mogę po prostu zostawić sprawy w ten sposób, na takim etapie. Poszłam do burmistrza. Burmistrz przyjechał, czekała mnie długo i zaprosił mnie. Był miły, nie powiem, ale tym razem, w przeciwieństwie do tego pierwszego razu, jak byłam u niego, o tą samą sprawę, o tą drogę, jakiś rok wcześniej, to tym razem już mnie przyjął, już słuchał, co mówię, już podszedł merytorycznie, już nie ziewał, już mi dał jakąś nadzieję. Mało tego, powiedział, że asfalt nie jest wykluczony tym razem. W zeszłym roku był wykluczony kompletnie, a w tym roku mówi, że nie jest wykluczony, że jeżeli ta komisja, która się zbiera w czwartek 7 października, uzna, że trzeba tu położyć asfalt, to będzie trzeba położyć. I jego postawa była no, radykalnie inna niż poprzednio. Więc czekam na tą komisję. Komisja ma po spotkaniu w gminie, w urzędzie gminy, mają tutaj przyjść na wizję lokalną wszyscy i ocenić tą drogę, jak ona wygląda i co trzeba tutaj zrobić. Burmistrz będzie też. Oczywiście ja również będę czekać i też będę, bo mam tutaj dużo do powiedzenia i dużo do wyjaśnienia. Do tej pory mało, właściwie nikt tego nie słuchał, nikogo to nie obchodziło. Więc czekam na ten dzień 7 i zobaczymy, jak komisja podejdzie do tej sprawy, bo poprzednio, jak widać z pisma, komisja nie za bardzo się zainteresowała tym, chociaż pani Ania Twardowska twierdziła, że tak mnie wszyscy lubią, że tak stwierdzi, że jestem taka miła i uprzejma. To zrobią mi tą drogę. No i w końcu i tak nie zrobili, czy ja jestem miła, czy nie miła, to i tak droga nie była zrobiona. 2 lata od wniosku, od decyzji, jej własnoręcznym podpisem podpisanej, nic się nie działo tutaj.
I potem się okazało, że nawet nie zostało to wpisane w ogóle do systemu jako zlecenie na zrobienie tej drogi, cokolwiek by to miało być. Choćby to, co ona mówiła o wyrównaniu równiarką, nic się nie zadziało. Więc zobaczymy, czy ta komisja, która teraz się zbierze, czy będzie efektywna, czy cośkolwiek postanowi i jeszcze do tego to zrobi. Bo jak na razie widać, że nikt, że żadna moja prośba, oprócz tej, która się okazała skuteczną w rozmowie z panią Agatą, która się tym zajmuje, skuteczną odrobinę, bo prezes oczywiście miał swoje zdanie na temat drogi i on nie widział w żaden sposób tutaj potrzeby robienia porządnej drogi, tylko jakąś tam coś tam powysypywać nie wiadomo co. W każdym razie ta droga już nie ma, tłuczeń jest tylko po brzegach, nieco tutaj o, po takich kawałkach, reszta to jest piasek, jest niedosypane, bo tutaj są już glina na wierzchu, nic z tego nie będzie, droga nadal nie przejezdna, więc zobaczymy, co postanowi komisja, będę przy tym. I na pewno w następnym odcinku wszystko zostanie odsłonięte. W następnym odcinku mojego reportażu, bo na pewno zapowiadam, że taki będzie. Na teraz dziękuję serdecznie za wysłuchanie. Wiem, że jest to trudna sprawa, wiem, że jest to może nie bardzo przyjemne dla niektórych osób, które są zaangażowane w całą tą historię, ale niestety ja jestem człowiekiem, który żyje prawdą i zawsze powiem prawdę. Nie będę ukrywać osób, które są, nie będę chronić ich, które po prostu mnie ignorowały przez cały czas, były nieuprzejme albo niegrzeczne lub po prostu dawały mi obietnice bez pokrycia, kompletnie. Bo nic się nie wydarzyło od tamtego czasu. Gdybym ja nie interweniowała już i nóżką nie zaczęła tupać, to nawet tego by nie było. Chociaż to i tak nie spełnia warunków. Za chwilkę pokażę jeszcze Państwu, jak ta droga w tej chwili wygląda, tydzień po jej wysypaniu. Proszę zobaczyć. To wszystko jest glina. Na wierzchu te ciemne plamy, tutaj, o. Tu już, proszę zobaczyć, tam już glina, to wszystko jest glina do samej drogi głównej. Tam były tylko jeszcze takie bardzo głębokie rowy, dwa, to te zostały zasypane tym tłuczniem. Natomiast tutaj, proszę, o, to jest wszystko glina, tu widać glina, w ogóle prześwituje przez to. Te, jak widać, tłucznia już nie widać, tylko piasek. Ten taki pył jakiś, tłuczeń leży po brzegach trochę, o, tu proszę, to wszystko to już są kolejne zrobione przez traktory, to widać zresztą, o, i to już jest glina, tam nawet nie ma tłucznia, nie ma już tego pyłu nawet, bo to wszystko już zostało rozjechane i wdeptane, proszę, tak ta droga teraz wygląda, o, to wszystko te kolejne to już są. Proszę, nie ma tłucznia już, tylko pył. O, proszę. Tak wygląda ta droga. Za chwilę deszcze spadną i ja tutaj będę pięknie grzęzła. O, tam jest wjazd do mojej drugiej bramy, to już nieistotne. O, proszę. A tłuczeń leży po brzegach. O, tu. Tu trochę po brzegach i trochę tak miejscami. Ale droga po prostu już jest zryta, już jest rozjechana i nie ma mowy, żeby ona dotrwała choćby do, nie wiem, do zimy. Nie dotrwa. A już na pewno do wiosny. Zresztą wiosenne roztopy tutaj znów zrobią mi bagno. I to bagno mi nie pozwoli wyjechać z domu albo przyjechać, jeśli wyjadę i wrócę w czasie, kiedy
Napada deszcz. Tak właśnie było z tą moją lokatorką. Pojechała do pracy, jeszcze jakoś przejechała, ale cały dzień deszczu spowodował, że ona już wrócić do domu nie mogła. I ja do tego dopuścić nie mogę. Także dziękuję na razie i do usłyszenia i do zobaczenia.